Wiecie, co najbardziej rozczarowało mnie w nowym Galaxy Z Flip 6? No, właśnie, zewnętrzny ekran. Dalej nie jest on w pełni funkcjonalny, tak jak u konkurencji, a generalnie powinien. Możemy to jednak zmienić, no nie jednak nie o to chodzi, aby doinstalowywać różne aplikacje. Powinno to działać z marszu. Niemniej możemy coś takiego uruchomić, korzystając z aplikacji, którą znajdziemy w Galaxy Store. Szukamy Good Lock, i tutaj, jak już sobie zainstalujemy, otwieramy, następnie wchodzimy w funkcję. Tutaj sobie szukamy Multistar, następnie Galaxy Foldable. I tutaj mamy Launcher Widget. I możemy sobie pododawać aplikacje, które chcemy, aby się uruchamiały. A weźmy tutaj parę. Cyk. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że nie każda z tych aplikacji będzie poprawnie działać, ze względu na to, że być może one nie są dostosowane do, w pełni do tego ekranu tutaj Samsunga. Jest to pewne obejście, a nie. O, dodajmy, tak jest. Jak już to mamy, to przechodzimy teraz na ekran zewnętrzny i w dodawanie widgetów. Następnie musimy znaleźć ją. Tutaj w Widgetach i będzie. O, jest. Good Lock. Dodajemy. I jak już dodaliśmy, to możemy uruchamiać sobie aplikację. O, chociażby zdjęcia i przeglądać. Możemy uruchomić czy Facebooka, skrzynkę, LinkedIn. Proszę mapki. Czy tak to powinno działać? No nie, to powinno być już budowane od samego początku. No nie jest to tani smartfon. I raczej spodziewałabym się, że taka funkcja będzie od samego początku, a nie że będziemy musieli kombinować. Nie jest też pewne, czy wszystkie te aplikacje, które będziemy chcieli używać, będą tutaj działać. A w przypadku gdyby producent o to zadbał, to zapewne aplikacje by działały tutaj poprawnie. Zatem co myślicie? Dobre obejście, czy generalnie zgadzacie się ze mną, że powinno to działać w taki sposób już od samego początku?